Gotowy? Będziesz gadał wszystko? Tak. Dobra, witamy w nowej serii filmików na moim kanale. Będzie to seria Ogarnij się kurwa albo Ogarnij się Maciek. Seria będzie polegała na tym, że będę ogarniał mojego przyjaciela Maćka, który powiedzmy, że miał jakąś tam styczność z siłownią, ale nie było to nic profesjonalnego. Mieliśmy kilkukrotną styczność razem trenować, ale to co zobaczyłem jakby mnie nie zachwyciło, a że powiedzmy pracuję jako trener, to chciałbym pomóc Maćkowi krótkofalowo na 3 miesiące, długofalowo na pół roku. Będziecie mogli monitorować ten proces, będziecie mogli oglądać te filmiki. Mam nadzieję, że dużo dobrych, ciekawych rzeczy sobie wyciągniecie, bo myślę, że na YouTubie już się skończyły metamorfozy w stylu biceps 45 na 47 cm, tylko bardziej chcecie oglądać to, co jest dla Was realne do osiągnięcia, a myślę, że to, co zrobimy z Maćka, będzie w miarę realne do osiągnięcia, nie będzie żadnych sterydów, chyba. I teraz tak, ja wiem mniej więcej jak Maciek, że tak powiem, się prezentuje na dziś dzień, ale Wam to wszystko dzisiaj przygramy, zrobimy taką ocenę funkcjonalną, żeby określić stan realny na to, co teraz jest. Pierwsze założenie będzie takie, że skupimy się na 6-tygodniowym bloku treningowym, który będzie bazował na systemie Full Body Workout z elementami treningu GPP, czyli General Physical Preparation. I cel jest taki, żeby trochę usprawnić Maćka, bo dużo rzeczy sprawia mu problem, ale to dobrze, bo będziemy później, mam nadzieję, mieli w czym robić progres. Pewnie jakbym Ci nie pomagał, to przypuszczam, że to by wyglądało tak, żebyś znowu zaczął styczeń. Napierdalał bieżnie, bicepsik, tricepsik, trochę jakichś niepełnych pull-upów i obczajanie dup. Obczajanie dup możesz zostawić, ale jak sam w rozmowie ze mną mówiłeś, byłoby to takie bez pojęcia. No zgadza się, tak, akurat. No więc, żeby było jasne, robimy to po dżentelmeńsku, bez jakichś tam, że tak powiem, gradacji finansowych, ale muszę mieć jakiegoś haczyka na Maćka, więc wymyśliłem sobie taki sposób, że posiadam w domu jego PlayStation 4. I teraz tak, ja nie biorę od niego żadnych pieniędzy, chcę, żeby się stosował do moich zaleceń, nie będą to jakieś rygorystyczne rzeczy, ale jeżeli Maciek się wyłamie albo skończy metamorfozę szybciej niż planujemy, to po prostu jego PlayStation przejmuję ja. Na razie dzisiaj mamy to słownie, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie ustalmy sobie tydzień, podpiszemy jakąś tam klauzulkę, która będzie to prawnie regulować, że to sobie przejmie. Zaczynamy ocenę funkcjonalną, mamy porobione zdjęcia, wczoraj robiliśmy, dzisiaj Maćka zważymy, zrobimy sobie, nagram Wam mniej więcej jak to teraz wygląda, trochę ponagrywamy ćwiczeń, no i trzymajcie kciuki, dopingujcie Maćka, żeby po prostu robił duży progres, bo mam nadzieję, że taki będzie, oglądajcie. Dobra, pomiarujemy wagę. Stawaj, Waść. 102,5, odejmujemy ciucha, dobra, liczymy 101 kg. Myślę, że trochę z ciebie trzeba zciąć, Maciek. No jest z czego zbijać. Nie załamuj się, Maciek, nie będzie tak źle. Najwyżej plejak będzie kurwa już mój. Ale co to będzie za różnica? Dobra, jeszcze świąteczny klimacik, mamy choineczkę przy sobie.
Generalnie założenie najbliższych 6 tygodni, panie Maćku, jest takie, że musimy z pana zrobić sprawnego człowieka, co się wcześniej nie działo. Oczywiście głównym założeniem tych 6 tygodni będzie to, żeby Maćka usprawnić, ale wiadomo, że chcemy też, wprowadzamy dietę z deficytem kalorycznym, może trochę nawet będziemy to uzupełniać o jakieś jednostki cardio, bo Maciek się na co dzień za dużo nie rusza, dużo jeździ autem. Więc jakby głównym celem teraz będzie sprawność, ale też chcemy, żeby trochę zgubił kilogramów, no i chcemy go przygotować pod późniejsze plany, czy to pod późniejszą jakąś adaptację, już z głównym ukierunkowaniem na sylwetkę. Myślę, że zaczniemy sobie od 4 posiłków dziennie, bo będzie się to łatwo wszystko przyrządzać. A myślę, że dla was będzie to bardzo pomocne, bo wszystkie problemy, nad którymi będziemy pracować z Maćkiem, postaramy się je w jakiś sposób wam przekazać. Będziemy poprawiać przysiad, martwy ciąg, jakieś tam podstawowe elementy treningowe, które Maciek będzie wykonywał. Na pewno nie będziemy robić stricte kulturystycznego planu teraz, dlatego właśnie wprowadzamy full body workout, żeby ta częstotliwość powtarzania ruchów była jak największa, żeby cały czas Maciek podchodził całościowo do treningu. No i te elementy GPP, żeby trochę go usprawnić, bo ma trochę, no i będziemy też jakby pracować, myślę, że w większym stopniu znacznie Maciek będzie pracował nad poprawą swojej postawy, bo tu jest też dosyć dużo braków. Być może zbyt dużo gramy FIFA w złym ustawieniu. Na tym się wtedy nie skupiam, bo skupiam się, żeby zdobywać Maćkowi bramki, a tych strzelam dosyć dużo, więc Maciek na razie mówi, że się nie przejmuje tym, że mu się nie uda dociąć, bo i tak PlayStation jest u mnie, ale myślę, że na razie się zgrywa, więc jak coś już podpiszemy i będzie to podpisane, to będzie lepiej. Jeżeli wy macie jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy coś w tej serii wam pokazali, to piszcie śmiało. Maćku, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dziękuję serdecznie. Tak jak mówię, 6 tygodni teraz dokumentujemy jego sprawność, potem skupiamy się na najbliższych 3 miesiącach, żeby krótkofalowo już zobaczyć jakieś efekty, a za pół roku będzie finał tej zabawy. Bądźcie z nami. I wraca do mnie. No tak w ogóle to... No tak, wyskoczyła mi dioda, ale tak w ogóle to Maciek jest singlem, więc kandydatki podamy jakiegoś maila, ale wszystkie kandydatki będę musiał najpierw ja sprawdzić.